Serdecznie moi drodzy na portalu videotesty.pl, ja jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję głośnika Bluetooth od Bayan Audio. Jest to model Soundbook, ale w wersji X3. X3 różni się od swojego mniejszego brata nie tylko wymiarami. Ten głośnik już jest większy, natomiast zarówno design, jak i wykonanie są cały czas na najwyższym poziomie. Cała obudowa jest wykonana z aluminium matowego. Mamy dokładnie taki sam układ przycisków, diod, mikrofon, ponieważ Soundbook X3 również może działać jako zestaw głośno mówiący. Mamy tutaj trzy głośniki, system 2.1 o mocy 25 W, to już jest 25 W. Mamy również wbudowany w podstawę moduł NFC. Po jej zamknięciu głośnik się wyłącza, a otwarcie włącza nam go automatycznie. Oprócz tego umożliwia nam to również oczywiście przycisk na obudowie. Mamy z tyłu otwory coś a la otwór Bass Reflex oraz zestaw portów. Wejście 3,5 mm mini jack audio analogowe, wyjście z możliwością podłączenia na przykład słuchawek pod głośnik, wejście zasilające z diodą, która sygnalizuje nam ładowanie oraz pełne naładowanie urządzenia oraz coś, czego w wersji bez 3X, bez tego X3 nie było. Jest to port USB 5V umożliwiający nam ładowanie urządzeń mobilnych, jak na przykład MP3, odtwarzacz MP4 czy na przykład telefony. Pod maskownicą producent umieścił wyświetlacz, który informuje nas o trybie pracy urządzenia oraz o tym, kiedy bateria jest rozładowana. Jak w przypadku wcześniej testowanego przeze mnie modelu, i tutaj producent zadbał o szczegóły wykonania. Zarówno etui, które również posiada ten właśnie wbudowany moduł NFC, które również posiada możliwość wyłączenia, włączenia urządzenia, kiedy głośnik otwieramy lub zamykamy, jest przykręcone, całe wykonane z materiału, który jest łatwy w czyszczeniu i który przede wszystkim bez problemu można nawet na mokro sobie przetrzeć i to wszystko schodzi, i który jest solidnie zszyty. Po pełnym naładowaniu w trybie Bluetooth urządzenie może działać do 10 godzin, a nawet dłużej, jeżeli połączymy jakieś urządzenie przewodowo lub po prostu słuchamy radia. Co tutaj jest taką ciekawostką, to fakt, że Bayan Audio wyposażyło swojego Soundbooka również w tryb mostu bezprzewodowego, który umożliwia nam połączenie Soundbooka X3 z innym urządzeniem i w ten sposób bezprzewodowe strumieniowanie audio. Mamy tutaj oczywiście antenę wbudowaną do radia i bez problemu ta jest w stanie sobie poradzić na zewnątrz. Jeżeli chodzi o zasięg w pomieszczeniach, to tu jest już z tym troszeczkę gorzej. No i w zależności od tego, jakie stacje radiowe chcemy sobie posłuchać, czasami ten zasięg po prostu złapiemy, czasami nie. Radio jak radio. Wspominałem również o tym, że urządzenie posiada wbudowany głośnik. Głośnik, który widoczny jest tutaj pod przyciskiem zmniejszającym głośność. I tutaj mamy możliwość zastosowania naszego Soundbooka jako urządzenia głośno mówiącego. Niestety, mimo że mamy tutaj wsparcie dla nowych standardów już Bluetooth, to nie ma możliwości sterowania naszym urządzeniem multimedialnym, na przykład telefonem, dzięki przyciskom znajdującym się na topie. Szkoda troszeczkę, przydałoby się to. To mała próba, jak to cudo gra.
że jest to głośnik bezprzewodowy, również ważnym aspektem jest zasięg. Zasięg Bluetooth, na który możemy sobie pozwolić, łącząc nasze urządzenie bezprzewodowe z głośnikiem, a dźwięk jeszcze odtwarzany jest płynnie, bez przerw, bez zacięć. Ja tutaj testowałem ten głośnik w połączeniu z telefonem Nokia Lumia 520 i realny zasięg nie jest większy od wersji tańszej, od wersji mniejszej, o mniejszej mocy, czyli po prostu soundbooka. I realnie wynosi on około 10 metrów. To oczywiście również zależy od warunków, czy po drodze mamy jakieś przeszkody, czy znajdujemy się na otwartej przestrzeni. Ładowanie naszych urządzeń przenośnych, telefonu MP3, MP4 możliwe jest tylko, kiedy głośnik jest włączony. Kiedy ten jest wyłączony, telefon ładowany po prostu nie jest. Natomiast wystarczy go włączyć i nasz telefon od razu jest ładowany. Podobnie jak w przypadku młodszego brata, o czym wspominałem, ładowanie urządzenia również sygnalizowane jest diodą, która jeżeli urządzenie jest ładowane, świeci się na czerwono, natomiast kiedy jest naładowane, zapala nam się światełko zielone. W zestawie, oczywiście poza samym głośnikiem, otrzymujemy również zasilacz sieciowy, który posiada na stałe zainstalowaną końcówkę amerykańską, ale ta po złożeniu pełni również rolę przejściówki dla wtyku europejskiego lub brytyjskiego. Wszystko w zależności od potrzeb. Z tego producent dorzucił do opakowania przewód zakończony dwoma wtykami 3,5 mm mini jack z logo Bayan Audio. No jest po prostu, służy nam do połączenia urządzeń mobilnych przewodowo i nie można powiedzieć, ponieważ zobaczcie na ten przewód, sprawia on wrażenie naprawdę bardzo solidnego, pozłacane końcówki, grube wtyki, porządne. Mając do czynienia z tym sprzętem, ma się wrażenie, że obcujemy z produktem najwyższej jakości. Bayan Audio Soundbooks X3 spełni wymagania osób, które oczekują od swojego grającego urządzenia mobilnego i jakości wykonania, i dobrej jakości dźwięku, i przede wszystkim uniwersalności, ponieważ tutaj nie tylko posłuchamy sobie muzyki, posłuchamy sobie radia, posłuchamy sobie również muzyki, łącząc Bayan Audio przewodowo z naszym urządzeniem, na przykład MP3. Mamy również możliwość prostej konfiguracji, prostego łączenia się z głośnikiem dzięki wbudowanemu modułowi NFC. Mamy również możliwość od razu doładowania naszego na przykład telefonu, ponieważ mocniejsza wersja soundbooka posiada już zainstalowany przez producenta port USB służący do ładowania. Cały czas mamy bardzo wysoką jakość wykonania i przede wszystkim dobry dźwięk, ponieważ jak na głośnik Bluetooth, jak na głośnik stosunkowo nieduży, Bayan Audio gra naprawdę świetnie. Oczywiście ma to swoją cenę, którą przyjdzie nam za ten głośnik zapłacić. To nie jest zabawka dla, powiedzmy, przeciętnego Kowalskiego, ponieważ kwota, jaką musimy wydać za Bayan Audio Soundbook X3, pozwala nam na zakup dobrej jakości sprzętu stereo opartego o dwie kolumny wzmacniacz, tudzież amplituner. Niestety, coś za coś, miniaturyzacja też ma swoją cenę. Moi drodzy, to jest na tyle w tej recenzji. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej, tradycyjnie zapraszam Was również na nasze nowe forum technologiczne. Jeżeli macie jakieś pytania, nie bójcie się tam ich zadawać. Link w opisie filmu. Do zobaczenia.